Myślę, że to był pierwszy mundial w Brazylii, 2014. Myślę, że to taki pierwszy mundial, który gdzieś tam wspominam, taki, który pamiętam w ogóle. No taki pierwszy rzeczywisty, taki, który oglądałem gdzieś tam mecze, pamiętam tak już bardziej w dorosłości, to był właśnie w Rosji 2018. Na pewno bardzo podobała mi się bramka z 2016 roku, gdzie Kuba Błaszczykowski oddał taki precyzyjny strzał w okienko z Ukrainą i myślę, że ta bramka tak zapadła mi w pamięć. Najlepszy mecz wydaje mi się, że to był ze Szwajcarią na Euro. Na pewno myślę, że każdy Polak przed telewizorem był dumny z postawy naszej reprezentacji i to był wspaniały czas. Było bardzo dużo zawodników, którzy zapisali się w historii na kartach reprezentacji. Myślę też, że na mojej pozycji było dużo postaci historycznych, takich jak Jan Tomaszewski czy Józef Młynarczyk, dlatego myślę, że postawię na moją pozycję i na tych właśnie bramkarzy. Myślę, że właśnie z tego mundialu w Brazylii ten gol Davida Luiza z Kolumbią był przepiękny. Mam nadzieję, że dojdzie ona jak najdalej i bardzo chciałem sobie tego życzyć, bo chcielibyśmy ją zobaczyć oczywiście jak najdalej, najlepiej w finale, ale myślę, że taki realny scenariusz dla nas i gdzie bylibyśmy zadowoleni, byłaby ta 1/8 finału. Myślę, że to już byłby mały sukces i krok do przodu. No wiadomo, że wiodącą postacią reprezentacji jest Robert Lewandowski i jest to piłkarz, który naprawdę bardzo dużo osiągnął w piłce nożnej. Praktycznie wszedł na sam szczyt, dlatego myślę, że on jest największą postacią tej reprezentacji. No po tym meczu z Meksykiem wiadomo, jak on się potoczył, ale mam nadzieję, że Robert Lewandowski się odblokuje i to on będzie najlepszym strzelcem naszej reprezentacji. Bardzo podoba mi się styl, w jakim gra Nikola Zalewski i myślę, że on po tym pierwszym meczu też, gdzie mu nie wyszło, będzie chciał pokazać, że ma te umiejętności i pokaże tą jakość, którą prezentuje na boisku. Mam nadzieję, że taką gwiazdą, takim czarnym koniem będzie Piotrek Zieliński, bo jest to piłkarz o niesamowitej jakości, niesamowitych umiejętnościach i naprawdę to jest piłkarz, który jest w topce, jeżeli chodzi o pozycję numer 10 na świecie. Dlatego chciałbym, żeby on właśnie wziął na barki te swój ciężar i po prostu udźwignął to i zagrał jak najlepiej. Będę kibicował drużynie Brazylii, dlatego że jest to fantastyczna drużyna z fantastycznymi piłkarzami i mają dużo jakości. Mam nadzieję, że będę im kibicował jak najpóźniej tylko się da, że Polska będzie jak najdalej i będę mógł się emocjonować razem z kibicami grą naszej reprezentacji.